Witam serdecznie wszystkich grzybiarzy na kolejnym odcinku. I na początek piękny prawusek, nieobgryziony. Taka sztuka. Mokra, widać, bo po deszczu, także ja szukam dalej. Oj, proszę, patrzcie, jaki wielki borowik. Największa sztuka tego roku. Śliczny. Nieobgryziony, jak dłoń. Nóżka twarda. O, i zdrowy będzie chyba. Tutaj zakrywamy grzybnię, żeby nie wyschła. No już trzeci etap, już staruszek, ale ładny, z pół kilo może będzie miał, także największa sztuka tego roku. Zobaczymy, co jeszcze uda się trafić, także no przecudny. No i tutaj parę gołąbków. O, tego wezmę, bo młody, tamte zostawiam. Taki ładny, tego sobie wezmę. No i patrzcie, kolejny przecudny, też nieobgryziony. Takie to tylko można byłoby zbierać. Biały spod spodu. Cudowny. No i proszę, cała rodzinka. Trzy sztuki w tym miejscu. Taki pierwszy. Tutaj proszę, taki śliczny drugi. Tutaj chyba... Nie, tu nie ma. Ale tutaj taki podgrzybek. Ładny. Dobra. Tutaj następny, trzeci. Już trochę obgryziony. Miękka nóżka. W piasku to... Znaczy nie chcę wyjść. Ja mam tutaj trzeci, odrobinkę dalej, tutaj, no to zjedzone to nie biorę, taki czwarty, przecudny, pierwsza klasa, młodziutki, nie, tu nic nie ma, taki, i tutaj, jeszcze odłożę sobie, tutaj pójdę. I proszę, następny. Także drugi wysyp się zaczął. Taka sztuka. No już ma swoje dni, ale jak najbardziej wpada do kosza. Także pięć pięknych borowików się trafiło. Oj, tutaj jedna gąska, ta gąska, ja mówię na to gąska, robaczywa, to jest gołąbek, zostawię, także tego biorę. Tutaj taka ładna kania, duża, gruba, mokra, tu ją wezmę, śliczne blaszki, cudowna. No i kolejny, w trawce się chowa. Tego ciężko wykręcić. O, jest. Grzybnia. Staje. No i kolejny, już mało obgryziony, jest grzybek. O, tutaj odrobinkę dalej. Następny. Tego wyrwę, mówię, ciężko będzie tutaj mi się przez te gałęzie. No, ale to dopiero początek. Tutaj sobie odłożę. I tego schwycę. O, nawet dwa złączone. Piękne borowiki. Szlachetne. Oj, tutaj taka kania, ale jej nie biorę. Tutaj będę brał kanię. Jak miejsca w koszu na prawdziwki zabraknie, to sobie przyjdzie, no i urwie, bo mi by się tam wzięła i pogniotła. Tutaj tak rozkrajałem, no to widać, robaczywy. Sobie gdzieś go tam wyrzucę. Oj, tutaj sobie tej koło kupy przechodzę gałęzi, no i z jednej strony był prawy, z drugiej... O, już się rozlatuje, bo ja go zostawię, nie będę brał, a ten... Tutaj nic nie ma, także ja go zostawiam.
nożem tutaj raz przechodził, teraz drugi raz. No i że mnie znalazł tego. O, ale ładny trzon. Zobaczcie. Grubiutki. Kręcę. Cudny grzybek. 10 na 10. Młody. Z góry zrzucę. Także taki cudowny prawusek się trafia. O, tutaj też jeszcze jedna kania, ale też również zostawiam. Także patrzcie. Kolejny tutaj ładny borowiczek. No i tutaj obok niego rozlatuje się. Także tego zabieramy. Także podsumowując, udało się znaleźć prawie cały kosz. Tutaj kanię odłożyłem, bo po gniecie się mówię. Na sam koniec sobie ją na sam górę położę. Także udało się znaleźć ile jest 15, może nie 10 prawych. Ładne, bo zdrowe. Nawet taki myślałem, że będzie robaczywy. A tu proszę, zdrowiutki. Także no ładnie. Tutaj wyrzucę. Także to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. No i do następnego grzybobrania. Siemanko.